Kiedy się żegnaliśmy tydzień temu, zakładałem, że ten dzisiejszy przegląd prasy będzie taki świąteczny. Wiecie Państwo, jajka, palemki, króliczki, a będzie jak zwykle, mianowicie dymisja generała Gromadzińskiego ze stanowiska szefa Eurokorpusu, mianowicie kwestia rakiety, która wleciała z Rosji na Polskę. No i to takie rzeczy grożą powołaniem piątego punktu traktatu. Północnoatlantyckiego, wreszcie kwestie polityczne, wejścia do polskich polityków, zagrożenie czy postawienie przed Trybunałem Stanu profesora Adama Glapińskiego. Wszystko to w opisach niemieckich mediów. Zaczynamy od generała Gromadzińskiego. Cajt pisze tak. Polska odwołuje dowódcę Eurokorpusu ze skutkiem natychmiastowym. Dowódca Eurokorpusu Jarosław Gromadziński musi przejść kontrolę w Polsce. W związku z tym rząd odwołał go ze stanowiska. No i dalej relacja tego, co się działo. Według Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie śledztwo kontrolne zostało wszczęte w związku z nowymi informacjami na temat oficera. Według informacji badany jest dostęp generała do informacji niejawnych. Co to jest Eurokorpus? Gromadziński objął kierownictwo Eurokorpusu w czerwcu ubiegłego roku. Jest również generałem broni Wojska Polskiego. Polska ogłosiła, że niezwłocznie obsadzi stanowisko w Eurokorpusie. Eurokorpus powstał w 1992 roku z inicjatywy Niemiec i Francji. To siły szybkiego reagowania do dyspozycji Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Wcajcie też komentarze Floskuli. Według polskich mediów polski kontrwywiad zorganizował natychmiastowy nakaz powrotu do Polski i usunięcia go ze stanowiska. Unia Europejska przyłapana z opuszczonymi spodniami. Szef Eurokorpusu szpiegiem. Telewizja NTV pisze tak: Warszawa wycofuje generała, polski dowódcę Eurokorpusu, podejrzany o szpiegostwo. Początkowo nie podano szczegółów dotyczących przedmiotu śledztwa. Najwyższy rangą wojskowy powiedział portalowi ONET.pl, że nie ma sobie nic do zarzucenia, ale nie chciał komentować toczących się dochodzeń. Portal T. Online pisze w ten sposób: Kierował Eurokorpusem śledztwo w sprawie szpiegostwa. Polska odwołuje dowódcę. No i dalej, fakty są w zasadzie takie same, więc przechodzimy do relacji Deutschlandfunk, NATO i Unia Europejska. Polska odwołuje dowódcę Eurokorpusu, że Strasburga z powodu śledztwa w sprawie szpiegostwa. Stuttgarter nachrichten. Warszawa odwołuje dowódcę Eurokorpusu z powodu śledztwa w sprawie szpiegostwa. Internetowy magazyn Table pisze tak. Dowódca Eurokorpusu generał broni Jarosław Gromadziński został odwołany ze Strasburga przez Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej w związku z oskarżeniami o fałszowanie raportów. Ale więcej o tym fałszowaniu nie ma i to się pojawiło tylko tutaj. Więc najprawdopodobniej jest to jakaś twórcza inicjatywa dziennikarza. Die Welt pisze tak. Polska odwołuje dowództwo Eurokorpusu w związku ze śledztwem w sprawie szpiegostwa. No i dalej, znane nam już fakty. Zobaczmy komentarze czytelników. Gordana S pisze: Możliwe, że istnieje związek z innym polskim generałem, który zmarł niespodziewanie wczoraj. Plotka głosi, że na Ukrainie generał brygady Adam Marczak Hans Georg E. Mówi tak, Gordana, nie przestań plotkować. Twórz niepokój. Rozpoczynanie plotek jest podstawą trollowania. Adam P. pisze, podobno, bardzo utalentowany generał, ale z wadą. Był zbyt blisko poprzedniego rządu. PiS. A na koniec tej sekwencji dziennik niemieckiej sieci CDF, tutaj również o generale Gromadzińskim. Proszę bardzo. Polski dowódca Eurokorpusu generał Gromadziński został odwołany z powodu oskarżeń o szpiegostwo. Ministerstwo Obrony w Warszawie poinformowało, że tajne służby otrzymały nowe informacje na temat oficera i jak czytamy w komunikacie, niezwłocznie podjęły kontrolę w sprawie dostępu generała do informacji tajnych. Generał Gromadziński w czerwcu 2023 roku przejął dowodzenie Eurokorpusem z siedzibą w Strasburgu. Kolejny temat to naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej, a zarazem przestrzeni powietrznej Paktu Północnoatlantyckiego przez rosyjską rakietę. Wszyscy wiemy, jak było. Zobaczmy, jak widzi to niemiecka prasa. Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Polska wzywa ambasadora Rosji po ataku rakietowym na Ukrainie. To Tages Spiegel. W wyniku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez pocisk manewrujący wystrzelony przez samolot dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, natychmiast podjęto wszelkie środki ostrożności, poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Między innymi aktywowano polskie i sojusznicze siły powietrzne. Warszawa wzywa ambasadora Rosji. Ministerstwo spraw zagranicznych w Warszawie wezwało szarze dafer rosyjskiej ambasady i wręczyło mu notę protestacyjną. W nocie wezwano Rosję do wyjaśnienia incydentu naruszenia przestrzeni powietrznej i natychmiastowego zaprzestania takich działań. Ale take Spiegel nie zapytał się, czy rzeczywiście ten ambasador się pojawił w ministerstwie. O tym będzie przy innej okazji. Dziennik CDF pisze tak: Moskwa naruszyła przestrzeń powietrzną Według polski rosyjski pocisk manewrujący, wycelowany w zachodnią Ukrainę, na krótko naruszył w nocy polską przestrzeń powietrzną. Ambasador Rosji został wezwany. Zobaczmy, co na ten temat. Dziennik telewizyjny CDF. Proszę bardzo. W nocy Rosja zaatakowała stolicę Ukrainy, Kijów i miasto Lwów za pomocą masywnego ostrzału rakietowego. Została naruszona polska przestrzeń powietrzna. W odwecie Ukraina uderzyła w okupowany Półwysep Krym. Rosjanie obchodzą Dzień Pamięci 130 ofiar ataku terrorystycznego w sali koncertowej, a Kreml chce oskarżyć o to Ukrainę, mimo że ślady prowadzą na wschód. Ajnisze Post pisze tak. Stany Zjednoczone zapewniają partnerów NATO o solidnym jak skała wsparciu. Po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję Stany Zjednoczone zapewniły wszystkie państwa NATO o swoim solidnym jak skała wsparciu. Nasze zaangażowanie w NATO i bezpieczeństwo naszych sojuszników, w tym Polski, jest solidne jak skała i nie ulegnie zmianie, poinformował rzecznik Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych Matthew Miller. Polska wezwała rosyjskiego ambasadora po incydencie w niedzielę. Jednak według polskiego MSZ Sergiej Andrzejew nie stawił się na spotkanie. Dyplomata powiedział później rosyjskiej państwowej agencji informacyjnej RIA Nowosti, że otrzymał mało jasną odpowiedź na swoje pytanie, czy Polska zamierza przedstawić dowody na te oskarżenia. Andrzejew powiedział, że uważa za absurdalne omawianie tej kwestii bez przedstawienia dowodów. Ponadto Moskwa wciąż czeka na dowody dotyczące zarzutów o podobny incydent w grudniu. No jaki biedny rosyjski ambasador, no nie może dowiedzieć się, jakie są dowody, to nie będzie rozmawiał z polskim ministrem spraw zagranicznych. Ale tak naprawdę to jest porażka polskiego ministerstwa, bo kto to widział, żeby ambasador odmawiał przyjścia na wezwanie do siedziby MSZ-u. To jest jego obowiązek i trzeba wyciągnąć konsekwencje. A my, proszę Państwa, jedziemy dalej. Tygodnik Focus pisze tak... W niedzielę Polska wezwała Rosję do wyjaśnienia incydentu, w którym rosyjska rakieta na krótko weszła w polską przestrzeń powietrzną. Według Independent spowodowało to aktywację myśliwców F-16 przez członka NATO Polskę. Pocisk wszedł w przestrzeń powietrzną w pobliżu Oserdowa, wsi w regionie rolniczym w pobliżu granicy z Ukrainą i pozostał tam na 39 sekund. Przeglądałem niemiecką prasę pod kątem spotkania, które się odbyło w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, a gościem był przedstawiciel rządu nadrenii północnej Westfalii. I to dość duży sukces na arenie dyplomatycznej. Nie został jakoś odnotowany w Niemczech, a powinien, no bo odpowiednikiem do rozmów, dla pana z Nadrenii Północnej Westfalii jest ktoś z województwa warszawskiego, a nie przedstawiciel centralnego rządu w Polsce. No ale może takich sukcesów już nie ma co odnotowywać. Nowe relacje polegają na tym, że każdy urzędnik z Niemiec będzie bardzo miło przyjęty przez polskiego wiceministra. Z drugiej strony tam jest kilkunastu takich, więc w sumie nic innego by nie robił, tylko rozmawiał z lokalnymi urzędnikami z Niemiec, przedstawiając im nasze podejście do Praworządności. A propos podejścia do praworządności, Gerhard Gnauk z Frankfurta Allgemeine Zeitung napisał duży tekst, z którego wynika, że wszystko w porządku, w tym, że do polityków Solidarnej Polski i Prawa i Sprawiedliwości wchodzili agenci e, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie, nic się nie dzieje. Proszę bardzo. Polski rząd podejmuje działania przeciwko politykom bliskim PiS i chce postawić przed sądem szefa Banku Centralnego Adama Glapińskiego. Po raz pierwszy od 18 lat Trybunał Konstytucyjny ma znów zacząć działać. We wtorek. Agenci Krajowych Służb Specjalnych ABW uzyskali dostęp do domu z Zbigniewa Ziobro, który do jesieni był ministrem sprawiedliwości Prawicowej Partii PiS i architektem kontrowersyjnych reform sądownictwa. Dalsze przeszukania przeprowadzono w środę. W tym samym czasie 191 posłów rządzącej centrolewicowej koalicji podpisało wniosek wzywający do postawienia Adama Glapińskiego. Związanego spis szefa banku centralnego, który pełnił swoją funkcję od 2016 roku przed Sądem Państwowym, Trybunałem Stanu, za naruszenie prawa i konstytucji. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, będzie to pierwszy przypadek od 2006 roku, w którym sąd, znany w Polsce jako Trybunał Stanu, podejmie działanie. A jakież to są yy, zarzuty? Po dojściu PIS do władzy wykorzystanie Funduszu Sprawiedliwości zostało rozszerzone o zwalczanie przyczyn przestępczości, edukację i pracę informacyjną. Co więcej, beneficjentami mogły być już nie tylko organizacje pozarządowe, ale szeroki wachlarz podmiotów od urzędów i sądów po szpitale i ochotnicze straże pożarne. Mamy informację o tym, że około 23 milionów euro z funduszu przeznaczonego na fundację Profeto, założoną przez księży katolickich, przy czym najwyraźniej nic nie poszło na pierwotne cele fundacji. W 2021 roku Trybunał Obrachunkowy Naczelnej Izby Kontroli zbadał fundusz i stwierdził rozległe nadużycia. Od wtorku, w ramach śledztwa, aresztowano pięciu urzędników państwowych i księdza, przeszukano prywatne pokoje Ziobry, biura jednego z byłych zastępców w parlamencie. Aby uzyskać dostęp do domu Ziobry, agenci najwyraźniej wyłamali drzwi wejściowe. Prezydent Andrzej Duda, który jest blisko PiS, skrytykował działania władz. Jeśli ktoś ze służb specjalnych czy prokuratury pozwala sobie na takie działania, to zakładam, że ma do tego podstawy. Jeśli nie, to niechybnie poniosą za to odpowiedzialność karną. Również lider opozycji Jarosław Kaczyński zagroził, że szefowi rządu Donaldowi Tuskowi pewnego dnia grozi kara więzienia do dożywocia. No i to tyle, proszę Państwa, na dzisiaj. Nie są to zbyt świąteczne e, informacje, ale może za tydzień będzie lepiej. Nie traćmy nadziei, a tymczasem wesołego Aleluja.